Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Xonis, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrałem w Assassin's Creed. I dzisiaj witam się z wami w nowym miejscu, mianowicie no jesteśmy w tym mieście, do którego mieliśmy się udać. Znaczy na to miasto, do którego, kurde, tu jest w cholele templariuszy. No i dobra, jesteśmy w mieście. Nie pamiętam, jak ono się nazywa. To jest ten problem. Mam nadzieję, że u was też wszystko jest ok. Dajcie znać, co i jak u was. Schować to... Inaczej, jak się tu schodziło? Z shiftem się schodziło z tego, z tego kunia. I tutaj... Dobra, powinno się udać. Kurwa mać, nie udało się. Dobra, oni są mocni, oni są już mocniejsi niż ci z tych pierwszych. Ale jak się robi stealth kills? Oh god. Dobra, no mniejsza, tak czy siak oplujemy sobie tego ziomka. Uratował ci go, bym uratował, ale nie wiem, jak robić stealth kills, więc to jest dla mnie problem. Chyba, że... Nie, zejdź. Unika. Kurwa, jeszcze mi się zlagowała postać. Dobra, no musimy odpuścić tego stealth killa. Chyba, że uda nam się ich zbaitować tutaj, żeby wbili na górę. Ty, to nie jest głupie, to nie jest głupie. Jeśli nam się uda ich zbaitować, żeby tu wbili do nas. Który wskoczy? No wskakuje tu któryś? Czekaj, niech się wespnie chłop. Jest proste. Pozwala nam to ich zabijać w bardzo łatwy i efektowny sposób, nie? Proszę bardzo, udało się. Co? A, fuck that. Już myślałem, że nam się udało, a tutaj się zrespili. Sorry, citizenie, ale ci nie pomogę. What's that fool doing? Sorry. Dobra, musimy znaleźć najbliższy.
Najbliższy. Ten. Jak to się nazywa? Punkt obserwacyjny. Tego słowa mi zabrakło. I też napiszcie, jak wam mijają wakacje, no bo nikt nie pisze, jak wam mijają wakacje i mi smutno jest. No, Lipka, dobra, to mamy gościa. Oh, shit. Deadeye. Nie będę się z tobą bawił, po prostu Deadeye. Dobra. Nie tędy, tylko tędy. To się jeszcze szybko podrapię. I wpijamy na punkt obserwacyjny i zobaczmy co, gdzie, jak i kiedy. Okej. Co się dowiedzieliśmy? Mamy tutaj gościa do podsłuchania i mamy... Mamy gościa do podsłuchania i mamy jeszcze jedną rzecz. Spierdalaj! Z daleko jestem? Chyba nie ten gość, tylko ten drugi. Trzeba zaznaczyć tego drugiego. Kurwa, spierdoloj. Cipo. Oj, nie ten przycisk, ale okej. Nie był ten przycisk, który chciałem użyć. Ale dobra, no whatever. Spierdalaj. Okej, udało się chyba? Chyba. Okej, ale muszę tu przyznać, że tu jest strasznie dużo... O, mogę zeskoczyć. Dziękuję. Jest tu strasznie dużo tych ziomeczków na dachach. To jest aż... chyba nawet problematyczne, bym powiedział, dla mnie. Oje maut. Don't worry. Dwa. Nie mogę zrobić prostej rzeczy, chyba się muszę przenieść na tego pada, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to będzie nawet mądra decyzja. Ale irytuje mnie jedna... Kurwa mać, to o tym mówię, o tym mówię! No Boże, ależ tutaj... Pewnie jak to oglądacie, to teraz sobie myślicie, kuźwa, co za debil. Roztupiłem mu przez przypadek ten stoisko. Tam coś jest.
To jest flaga, nas nie interesują flagi. Sorry. Siup, siup. Nagrywanie jest włączone, okej. Nie mogę zrobić tych ziomeczków. Ale dobra. Altair. A little bird told me you'd be paying a visit. Al-Muallam has ordered the execution of Gagné de Naplus, and so here I am. What can you tell me about him? He is the Grand Master of the Knights Hospitaller, and surely keeps his quarters in their district. Beyond that, I cannot say. I suggest you search the city. See what you can learn from the people. Tell me where they gather and I'll see what I can find. The public gardens north of here, or what's left of them, are as good a place as any to begin. There's an abandoned market northwest as well that merits watching. And Maria of Jehoshaphat's church to the west remains a popular meeting place. These three locations should be sufficient for your needs. I appreciate the information, Rafik. It will be put to good use. See that it is. Okay. Dobra, to dowiedzieliśmy się wszystkiego. No, musimy podsłuchać. I to jest teraz to, z kim ja pomyliłem w poprzednim odcinku. Się teraz będziemy mieć dopiero gościa, który zajmuje się psychicznymi ziomeczkami. Dobra, szybka asasynacja, żeby nie marnować niczego na niego. Ja chcę się dostać na górę. A tu jeszcze mamy tę flagę całą. 33 flagi są w tym mieście. Mało w porównaniu do tego, ile było flag w innych miastach. Ale okej. Strasznie zniszczone jest to też miasto. Ale zawsze w tych asasynach, nieważne w którym asasynie mówimy, ale zawsze podziwiało mnie, jak dobrze jest zrobiona właśnie ta synchronizacja. Prawda? Okej. Tutaj mam jakiegoś kwestiora do zrobienia. Spróbował sobie tutaj zrobić. Co to jest? To będzie na górze. Jest tutaj... Oj, przepraszam. Czy jest tutaj coś, dzięki czemu ja się mogę wspiąć? Oczywiście, że tak. Au. Jakaś baba we mnie rzuciła kamieniem. O, za szmula. Dobra, jestem blisko gdzieś. Jest na dole? Tutaj. A, jest tu. No to nie o to chodziło. A, tu jest. Come, brother. I could use that blade of yours. There's too many archers about. This makes it difficult for me to work. Kill them. All of them. And I might be able to assist you in your campaign against the mad doctor. Keep in mind, however, that you must do this without being seen. Okay. Should you be discovered, they'll sound the alarm and you'll be forced to try again. Okej, okay, dobra, czyli muszę zaasasynować wszystkich, których on nam tu wyznaczył, czyli po to będzie spoko nasz... Jeden leży. Drugi jest tam, mam nadzieję, że mnie nie widział. Nie, idź. No czemu nie skoczysz? Dobra, chodźmy na razie na... Nie jesteś częścią tego questa. Więc... Możemy cię odpuścić, tylko ty jesteś jeszcze częścią tego questa. Dead, dobra, udało się. All archers has been assassinated. Super. Supirancko. Dobra, teraz przeskoczymy tu. Przeskoczymy. Uff, Altair, polepszyłeś się.
Muszę chyba przejść jeszcze na drugą stronę tego tutaj budynku. Tak. 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 Well done, Altair. With those archers dead, I can be about my business. Take this. It's some sort of work order for repairs to Garnier's hospital. Perhaps it'll be of use to you. Okej, czy dostaliśmy coś? Co dostaliśmy? Dostaliśmy mapę. Okej. Dobra, no to może się przydać. Not gonna lie. Ale jeszcze musimy iść i przesłuchać tych debili tutaj. To będzie troszeczkę bardziej problematyczne. Chyba, że się w końcu odbugowali, no to nie będzie to problematyczne. Albo po prostu kogoś niewłaściwą osobę próbowałem przesłuchać poprzednio. Też jest taka możliwość. No dobra, tak czy siak mamy 100 metrów do miejsca. Oj, przepraszam. 100 metrów do miejsca. Jezus, to baby mnie tak wkurzają, ci żebracy. Ja rozumiem, że oni są biedni, nie mają pieniążków na żyćko. Ale no... No i dobra. Zapomniałem wcisnąć jednego przycisku. Poor bastard's brother caught an arrow in the throat. Zapomniałem. Dlatego mi się nie udało. He visits his brother often, so I cover for him when I can. You aren't there now? No. I've family business of my own to attend to. Then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion. He won't. Long as you stay silent. Don't worry. Your secret's safe with me. Okej. A więc możemy się już udać z powrotem do Brotherhood. I to będzie kolejny odcinek, który będzie miał 30 minut. Z tego co widzę. Ale nic na to nie poradzę. No, te questy zajmują mi dużo więcej czasu niż się spodziewałem. Szczególnie, że też... No. tak czy siak, udajemy się do biura asasynów i do, powiedzmy mu... Ej, ziomku, wiem co i jak. Oh, shit. One, uda się więcej niż jednego. Dobra, martwy. Okej, okay, dobra, martwy. Można stąd spierdzielać. Dobra, udało się. A, shit, kolejny. Wytłukę sobie tych tutaj na... Serio, nie mogę tędy się wspiąć? Głupota troszkę, no ale okej. Tak czy siak, wytłukę sobie ich tutaj troszeczkę po tych dachach, to przy okazji będę miał łatwiejsze ucieczkę. Łatwiejszą ucieczkę. Łatwiejsze. Dobra, spodaj Altair. Altair? Dawaj pióro. I know when and how to strike. Share your knowledge with me then. He lives and works within the Order's hospital, northwest of here. Rumors speak of atrocities committed within its walls. It seems the good doctor enjoys experimenting on innocent citizens. Most of them kidnapped and brought here from Jerusalem. Clever. By stealing his subjects from another city, he avoids arousing too much suspicion here. But back to the matter at hand. What is your plan? Gagne keeps mainly to his quarters inside the hospital, though he leaves occasionally to inspect his patients. It's when he makes his rounds that I will strike. It's clear you've given this some thought. I give you leave to go. Remove this stain from Akka, Altair. Perhaps it will help. Akka, oh. Rest
here until you're ready to begin your mission. No okej, dobra. Przewinie niech się. Chodźmy zaasasynować tego ziomeczka. Załatwmy tutaj mat doktorka. Ciach, ciach, ciach. Tylko 100 metrów. To jeszcze zdążymy przed chyba... Jeśli się dobrze uda, to zdążymy dość szybko skończyć tego questa. Dobra. To musimy się udać do tego hospitalizacjona. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej. I szczerze... Co ty robisz, Altair? Szczerze, ciekawi mnie, jak ja mam się dostać tutaj do środka, tak żeby mnie nie zauważyli. Zgaduję, że będzie to tak jak wcześniej obstawione. W sumie wiecie co? Zróbmy to inaczej troszeczkę. Przejdźmy się tędy. No i oczywiście jest... problem, żeby się tam dostać będzie. Ale w sumie nie będzie, bo znalazłem chyba przejście. Chyba znalazłem przejście i to będzie tędy. Tylko górą trzeba będzie się tam dostać. No, I can't. On się musi odwrócić. Before I do that, on się musi odwrócić, żebym go zaasasynować. You have no business here. Leave. You're not supposed to be here. Leave. Dobra, on już się zamknie. On już mnie nie będzie tutaj niepokoił. Teraz muszę się jeszcze raz... Muszę jeszcze ogarnąć... tutaj na szybkości, jak oni stoją. Tam widzę dwóch. I tu jest jeszcze jeden, który łazi dookoła, jeśli się nie mylę. Chyba, że to jest jeden z tych dwóch, to jest ten, który łazi tu dookoła. O nie, to nie był ten. Ale mogę się chyba do środka dostać, nie? Dobra, I need to leave. Dobra, czyli jego się muszę pozbyć pierwszego. Dobra, udało się. Udało się. Do tego przydałoby się szybko wyeliminować tych dwóch. Chyba, że mogę po prostu tam zeskoczyć. Tu jest jakieś miejsce, do którego ja mogę wskoczyć? Chyba nie.
Dobra. I will make you bleed. Cholera. Dobra, udało się jakimś cudem. Chyba, że mogłem to załatwić po cichaczu. Wtedy się nawet z tego troszkę uśmieję. Załatwmy jeszcze tego ziomka. I okej. Teraz musimy znaleźć jakiś sposób, żeby dostać się do środka. I nawet chyba znalazłem owy sposób. Mianowicie... Zróbmy jedną rzecz. Próbujmy wejść tędy. Tędy się da wejść? Nie. Ale dobra. Mam też jeszcze jeden pomysł. Może być troszeczkę ryzykowny, ale może się uda. Nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy plan tutaj. Martwy jestem. Martwy jestem. Nie udało mi się złapać tego tutaj obok. Okej, widzowie, witam was po szybkim cięciu. Już jesteśmy ready tutaj, żeby zrobić to, co chcemy zrobić. Okej. Jeszcze cutscena nas złapała. Enough, my child. I asked you to retrieve the patient, not to kill him. There, there. Everything will be all right. No! Give no. me your hand. Don't touch me! Not again! Cast out this fear, else I cannot help you. Help me? Like you helped the others? You took their souls! I saw. I saw! But not mine. No! You'll not have mine! Take hold of yourself. Do you think this gives me pleasure? Do you think I want to hurt you? But you leave me no choice. Every kind word matched by the back of his hand. All lies and deception. He won't be content until all bow before him. You should not have done that. Return him to his quarters. I'll be along. Okay. You can't keep me here. I'll escape again. No, you won't. Break his legs, both of them. Jebany. Połamał on giry, bo mu uciekać chciał. Ja pierdolę. Widzowie, muszę sobie zdjąć na chwilę jedną słuchawkę. Tylko z tego powodu, że... Tylko z tego powodu musimy się dostać jakoś naokoło w takim razie. Hey, you look familiar. Pewnie tędy. I trust today is better. What? You want? Only to help you. No, you want to hurt me. It's all you've done since you brought me here. Child, the very fact that we're having this conversation shows that we've made progress. Be gone, you forget the way you once were. I can't remember before. All good. Ah, it'll come back in time. Then you'll suffer. Okay. Our target is coraz bliżej. Move, help you. You must be
Killed. What fizda? Now, yes. The endless dream calls to me. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. You mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to their homes. Homes? What homes? The sewers? The portals? The prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, Father. What would you say? As you wish? Ah, but then you'd answer for his burn. These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps, but not in mind. Which is strasznie się blisko przybliżyłem. I admit, without the piece of Eden, which you stole from us, my progress was slowed. But there are herbs, mixtures and extracts. My guards are proof of this. They were madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. And with my death, madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. No, doktorek nie żyje. Okej. Mamy proof, że udało nam się. Teraz czas na to, żeby spierdolać stąd. Czas na ucieczkę. A co nam teraz zostało? Dobra, możemy teraz uciekać już na pełnej, bez martwienia się o to, co się stanie dookoła. To, co mieliśmy zrobić, to się udało. Teraz tylko uciec. Stronę oczywiście. Lecimy w stronę biura. Tylko musimy przy okazji się ukryć. To zaraz znajdziemy jakąś kryjówkę. Serio? No to ir bliz. Nie rób takich rzeczy więcej. Ukryty? Będzie ukryty? Będzie ukryty? Będzie ukryty. Udało nam się. Dobra. Ah, shit. Seriously? Dobra, mamy tu jeszcze jedną skrytkę. Słabe jest to, że oni się zrespili, ci ucznicy, których zabiliśmy wcześniej. Dobra, już nas nie będą gonić. 3, 2 i 1. Już? Ready? Dobra, udało się. Co prawda był tam obok nas ziomek, ale się udało. Gagné is dead. Then you should return to Masyaf with news of your victory. There is something else. Speak it then, or would you have me read your mind? What do you think he wanted from these people? That he would keep them and experiment on them as he did? Yours is not to ask, but act, Altair. It doesn't matter what he did or why. Only that he's dead. But Gagné seemed to believe he was helping these people. Is that what you saw? No. What I saw was not a place of healing, but of pain. Then why are we having this conversation? I don't know. Forget I spoke of it. I already have. Okay. Dobra. Fast forward memory. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. No i co? Widzimy się w następnym już u Al-Bualima. Tak więc no, w sumie nie... Czekajcie! To nas przyniosło gdzieś. Gdzie to nas przeniosło? Do Al-Mualima? O, proszę bardzo. Panie. Chodzimy za Nimusa.
I think the Animus is overheating. Christ, it's always something! How long? Too soon to tell. These delays are unacceptable, Miss Stillman. I want progress reports every hour. It's gonna be a while, Desmond. Why don't you go lie down or something? Get some rest. Dobra, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co mogę poprawić w następnych odcinkach. No i co? Trzymajcie się do następnego. Hej, hej.